Dosłownie nie mogę pokonać Snakemana. Teraz jak o tym myślę. To jest dopiero porażka, nie mógł pokonać Snakemana. Obrzydliwe. Ze wszystkich przeciwników, że akurat Snakemana. Czy ja właśnie mam coś, co mogłoby mi się tu względnie przydać? Znaki zapytania? Pewnie któreś buffy tymczasowe, ale... Jak wszyscy wiemy, używanie tymczasowych buffów jest strasznie... Nawet żeby nie rzucać Kto by robił takie okropne rzeczy, jak używanie buffów tymczasowych? Aż na pewno nie będę używał samonów. Bo to już w ogóle jest obrzydliwe. I ludzie powinni się wstydzić, że używają samonów. Nie wolno używać takich casualowych rzeczy w mojej grze. Dobra, przestajemy być typowym graczem Elden Ringa i fanboyem Soulsów. Zwłaszcza w momencie, kiedy sam nie jestem wystarczająco kompetentny. Pluję. No i co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Jeszcze nie? Chubany. Chyba mamy to. Muszę się odsunąć trochę. To jest obecnie. Dzięki. Dobrze? Raz, dwa. Okej, czyli bez trzeciego. Znowu bez trzeciego? No dobra. Teraz. Opluję. Zdąży się odolować? Tak. Na całe szczęście. Nice. Jak na to, że miałem tydzień przerwy od węża, to pierwsza faza poszła zaskakująco dobrze. Teraz pytanie, jak pójdzie druga faza. Podejrzewam, że nie aż tak dobrze. Zły timing. Co ty robisz? Coś wypuścił. Czy ja zdążę? Togeda! To było zbyt optymistyczne. Mam nadzieję, że mi się dźwięk nie odłączył, bo będzie mi smutno i przykro. A nie, to tylko konsolę. Jak to tylko konsolę mi się odłączył, to nie ja się czym przejmować, hej? Hej? tak wiem, że jest się czym przejmować. Tak, by the way, jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany i twierdzi, że kompletnie mu nie idzie z tą walką, to czysto teoretycznie można też ulepszyć sobie broń na nią. Aha. Do tej pory nie odkryłem sposobu na ten atak. Gdzieś niby czytałem, że to jest kwestia wytajmowania dobrego rola, ale nie czuję tego, że tak to ujmę. Jeden cios w wąż. Coś tym jest. To jest chyba najgorsze uczucie zawsze w Soulsach, kiedy umiera się mają dużo estusów. Czyli do tej pory obie mojej śmierci w sumie. Zastanawiam się, czy tego ataku da się uniknąć na boki, że tak to ujmę.
pluje. Nic strasznego. A, propo. Nope. Nie da się. Już warto było spróbować. Jeszcze nie, ale już jesteśmy blisko, więc po prostu go doćgamy. A teraz zobaczmy, czy w tej walce pójdzie mi nieco lepiej. Stagger niestety. A propos staggerowania. A. O, a propos staggeru! Boże! Pierdoliłem się w to. Ja widziałem, że się w to wpierdalam i miałem takie, o mój Boże, co ja robię. Ojej, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, czas biegać, I guess. Albo i nie. Miałem na myśli czas się dolować przez najbliższe 100 lat. Albo i nie, bo na to nie ma staminy z kolei. Czy już? Jeszcze nie? O mój Boże! Armageddon! Dobra, żyjemy. Wow. Ale dobra, jesteśmy chyba w drugiej fazie. Dobra, to jest ten atak. Powinien go Nie, powinien go zagadować. Fuck! Paniczne dole. Znaczy to jest jeden z jego ataków, którego wydaje mi się, że używa głównie jak przechodzi między fazami. I nie jestem pewien, czy może go powtórzyć jak tego. W dużej mierze sprawdza się do tego, że trzeba unikać tych czaszek przez cały czas. Paru bossów w tej grze ogólnie ma podobne ataki, gdzie po prostu trzeba przez jakiś czas biec i nie patrzeć się na to, czy akurat mamy okazję do atakowania, bo no, jest taki atak. O Boże! Hejse. Hejse! Może lepiej bieganie unikać. Bieganie też zużywa staminę generalnie, jeżeli jesteśmy w walce, więc to też nie do końca rozwiązuje mój problem, że tak to ujmę. Najgorsze jest to, że człowiek zdaje sobie sprawę, że ta walka sensu stricte nie jest trudna poza jakimiś poszczególnymi rzeczami i że jeżeli coś idzie nie tak, to albo te poszczególne rzeczy, albo moja głupota. O, tutaj na przykład wiem, że za wcześnie skoczyłem, jeżeli chciałem uniknąć tego skokiem. Ale mówię, z tym atakiem to już akurat próbuję dosłownie wszystkiego, co się da, żeby jakoś go uniknąć. I zastanawiam się, jakie jeszcze opcje wchodzą w grę. Bądź czasami dostaje za połowę obrażeń, czasami dostaje za pełne obrażenia. Co nie, teraz nie jestem pewien, czy to jest tak, że dostaje za połowę i za pełne, czy po prostu czasem dostaje za pełne, a czasem dostaje podwójne. Ale tego ataku do tej pory nie było. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
No ten na pewno był, tylko niekoniecznie w wersji z trzema atakami dzisiaj. Dobra, teraz klun, ja jestem w tym miejscu. Udałem się złapać. To był okropnie wytajmowany roll. Przynajmniej to nie jest taki przy naszym wigorze. Pamiętam, że jak pierwszy raz legitnie przychodziłem do Rykarda, to miałem idealnie tyle HP, że po tym grabie zostawało mi z jakiś 1 HP i myślałem, że to po prostu ten atak ma tak działać. Cały czas Grizzę próbuję wciskać ataki tam, gdzie się nie da. Tak jak tutaj na przykład. Bo człowiek sobie myśli, że tyle razy już widział tą pierwszą fazę, że ona jest praktycznie trywialna i nie trzeba się nią przejmować, a to wbrew pozorom tak nie działa. Muszę po prostu jakoś przełączyć te myślenia, że trzeba to rozgrywać bardziej bezpiecznie niż to robię. Z drugiej strony, jeżeli rozgrywam to zbyt bezpiecznie, to narażę się na te ataki, kiedy on wbija paszczę w ziemię. To też jest problematyczne. O! A propos. No skokiem tego na pewno się nie unika, to tyle mogę powiedzieć. Próbuję jeszcze rolować to jakoś, ale mówię, nie czuję tego kompletnie. Tak jak każdy inny atak mniej więcej widzę, jak trzeba unikać, tak ten jest jednym z tych, którego kompletnie nie rozumiem. Ciebnąć. Tutaj jest krótka. O! Kolego! Koniec! A propos. To już było bliższe temu, co chciałem osiągnąć, ale to wciąż nie to. Więc nie wiem. Dałem się tu trafić. O-o. Dążę? Nie. To już nie jest stagger. To wciąż nie jest stagger. Weź się wystageruj. Wężu, zestageruj się. Okej, no chyba się już w ogóle nie stageruje, I guess. No nieważne. Mówisz masz, I guess. Dobra, jeszcze jedna jedynka i będzie git. Generalnie chciałbym w tej fazie z Rykardem pamiętać o tym, że mogę próbować go zastagerować wtedy, kiedy on właśnie używa tego swojego speciala. I chcę zobaczyć, czy to cokolwiek da. Jeżeli tak, to będzie fajnie, ale nie do końca jestem pewny. Edu. Wow, to mnie powinno trafić, też czuję. To mnie na pewno powinno trafić, mnie trafiło. Au. Zły timing. Niedobrze. Au. Wpierdoliłem się w skałę! O Boże. Au. No i się zaczyna. On strasznie szybko używa tego ataku, zauważyłem. Teraz ile mu z 1/4 HP? Zazwyczaj ktoś by pomyślał, że to są ataki na zasadzie, no połowa HP-ków to teraz użyję swojego speciala. A to jakoś dużo szybciej to weszło.
Zwłaszcza, że ta jedna czwarta to była tak naprawdę licząc z tym, że jeszcze wcześniej mu przeżyłem tego. Znaczy, już po tym ataku tak naprawdę wbiłem mu Stagera z weaponeta. Więc tym bardziej dziwne. O Boże, nie zabiłem, boli bak. Dobra, jeden jeszcze szybko dążę. Teraz też. Muszę odbiec odrobinę. Trzy. Ach. Chcę biec. Daj im biec. Raz, dwa, trzy. Au! Złą stronę dolwę. O Jezu! Dobra, spokojnie. Bez pojedzenia, proszę. Dziękuję. Nie zdążę! Nie mogłem tego przerwać! Daję, żyję. Mało. Zdążę? Jakimś cudem, ale tak. Aha. Dobra, jest okej. Teraz ładny stagger wszedł, to się zdąży wyleczyć. I teraz chyba zwykłe dwójka wystarczy, no. Dobra. To jesteśmy gotowi na drugą fazę. The by the way, generalnie jeżeli gra się magiem, to nie ma się skalowania na tej broni takiego dobrego, więc zadaje się zauważalnie mniej obrażeń, co moim zdaniem jest trochę bullshitem. Ale no co ja mogę? A weź się zagaduj, kolego. Jestem przy ścianie, co mi się bardzo nie podoba. Zdążę? Tak. Nice. Tylko pytanie, czy on tego zaraz nie powtórzy, tak się... Owszem, powtórzy. Jodu. No dobra, czas biec, I guess. Albo raczej czas rolować. Czaszki jeszcze się nie skończyły. Wow, 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 wow. Dobra, już się skończyły. Wszystko jest kap. On się zaraz zamachnie we mnie? Nie. On po co to zrobi? Dobra, to będzie zamachnięcie się. Nie wiem, czym obezwałem. Estos? Zdążę, czy nie? Mogę nie zdążyć? Tak. Estus. Jezu. Nie jestem pewien, czy on właśnie nie miesza jakoś ataków węża w tej fazie. Dlatego się trochę boję generalnie robić rzeczy.
Ulala. To mi nie wychodzi. Wpieprzyłem się w jego larwę. Ale jesteśmy bliżej. Zdecydowanie to na pewno. Jeszcze jakby nie gubić estusów na jakichś oczywiście prostych rzeczach, to już w ogóle byłoby super. Mam wrażenie, że to jest mój główny problem, że... Gdybym miał tyle estusów, ile powinienem mieć na drugą fazę, to... bym już ją wygrał tak naprawdę. A tak to ja tracę estusy na leczenie, którego w ogóle nie powinno być tak naprawdę. A wiem już chyba o co chodzi. Może to kwestia tego, że ja muszę zrolować dopiero tego. Dopiero to eksplozja, a nie... A nie jako takie jego wynurzenie się. Może to jest tego typu kwestia timingu. Ale to raczej już nie będzie mi dane przy tej okazji sprawdzić. Ale pomysł jakiś jest, że ja po prostu za wcześnie to cały czas celuję. O Jezu, ale spodobałem. No dobra. Teraz mówię, nie derpisz niczego w tej drugiej fazie i będzie... powinno być okej. Bo to nie jest tak, że ona jest jakoś specjalnie trudna nawet. To jest najgorsze w tym wszystkim. Zwłaszcza, że te zamachnięcia są takie dość widoczne. I tak wiem, że jak zwykle powiedziałem w dobrym momencie, ale... Od tego trzeba w bok odejść. Dobra. Jestem za blisko. Jestem za blisko jego lewy. Aj. Za długo zwlekałem. Weź się uspokój. Za szybko jeszcze na czachę. Jestem za blisko. Dobra, po czach. Czas uciekać. Au, czym się obydwałem? Nie, mam wrażenie, że nie mogę tak naprawdę przez cały czas biegać, bo mi nie starczy staminy, a jednocześnie... Nie ukrywam, że to jest jedna z tych walk, w której wolałbym chyba mieć jakieś ujęcie takie kompletnie z góry, obejmujące całą walkę, aniżeli takie, że kamera jest cały czas w tym samym miejscu, gdzie jest postać. Bo za mało widzę. A to jest generalnie coś, co zauważam, jak walczę z dużymi bossami w Soulsach i w grach Soulsa podobnych. Że dużo bardziej wolałbym mieć właśnie jakieś takie ujęcie z zewnątrz. A teraz nie zdążyłem z kolei wykonać rola. Pojedę. Dzięki za follow, Sonix. A jest to łykane estusy. Przez niej uwagę. Dobra, teraz to już są niedobrze, po prostu nie będę łykał estusa do końca tej fazy. Jeżeli wyjdzie, to dobrze, jeżeli nie wyjdzie, to whatever, bo i tak ich mam trochę za mało.
Albo jestem martwy. Albo i nie. To mało. Nie zdążyłem zejść tego dole. Holy fuck. Nie jestem pewien, czy po prostu impuls klepałem za wolno, czy za duże było opóźnienie. A, Jezu. Dobra. Będzie dobrze. Nie ma to się stresować. Wystarczy odrobienie skupienia, ogarnięcia się i na pewno damy radę. Aha. Nope. Znowu nie jestem pewien, czy ja za szybko to zrobiłem, czy Kidiabel. No coś na razie nie idzie, I know right. Nie, to jest ten jeden atak w tej pierwszej fazie mnie zawsze dręczy i męczy. I kompletnie go nie ogarniam. Jeżeli to pominiemy, to tak naprawdę umiem unikać każdego ataku. Nie powiem, że wyjdzie mi to za każdym razem, ale umiem. On tak specjalnie, prawda? On mnie słyszy. Miyazaki siedzi na moim streamie, słyszy mnie i teraz wykonuje dokładnie ten jeden atak. Nie, to jest tak. Ktoś tam na górze usłyszał, że nie umie unikać tego ataku, więc to jest takie, no poćwicz, proszę. Masz idealną okazję, żeby poćwiczyć ten atak. Ma dziwne wrażenie, że dużo łatwiej byłoby im po prostu zrobić coś innego. Mianowicie coś takiego po prostu. Jak to możliwe, że zawsze dzieją się te ataki, kiedy się akurat nie spodziewam? Matko jedyna. Nie no, muszę się wziąć, bo to, co obecnie pokazuję, to jest trochę żenuada. Z każdym podejściem coraz gorzej w ogóle. Dobra, na spokojnie. Widzicie? Tarcza pomaga. To nie pomaga. Ale tarcza pomaga. Zawsze lepiej stracić jakąś jedną dziesiątą HP, a nie całość. Ej. Coś ten Raikat bardzo mnie nie lubi. Chyba jestem w trochę złym położeniu generalnie. Bo za blisko bossa i za blisko krawędzi areny trochę. Ale dobra, to jest akurat dobre miejsce, żeby nieco zmienić położenie. Wow! Tego ataku nie kojarzę. To, na to powinien być za daleko, żeby oberwać. Raz. No dawaj. Co chcesz zrobić? To mnie nie powinno trafić.
Dobra, weź. Ja zdążyłem, na szczęście. O Jezu! Znowu dolowałem. Najpiękniejszą częścią musi być to, że przeżywam na taki HP. Robisz? Więcej robisz. Jest okej. Ale to sobie tak sobie łyknę. I śleżeć. Tak, nie do. Co i tak się zastanawiam, na ile jestem bezpieczny w takim miejscu jak to na przykład? Pewnie wcale, ale. I na ile jestem bezpieczny po prostu biegnąc, bo też mam wrażenie, że nie do końca. Zwłaszcza jak mi się kończy stamina. Drugiej strony. Póki co jakoś żyje. I chyba się skończyły rzeczy, więc może rzeczywiście bieganie jest rozsądniejsze. Dobra, niech on się zamachnie w moją stronę. To jest na to, którym on zionie i teraz będzie wybuchać. A jedno. Zły timing! Zły timing! Spokojnie. Chcesz mi dać spokój na chwilę? Chyba nie, bo nie trafiłem. Au. Spierdzieliłem się w to. Nie zdążę. Albo i zdążę. Estus. Weź pole przez chwilę, kolego. Bo muszę cię pobić. Dobra, nice. O, ale ładny stagger. Byłaby wielka szkoda, gdyby nic mi nie dał, bo ten atak i tak przeszedł. Najgorsze jest to, że nawet nie widzę, czy to już koniec, czy jeszcze coś mi zostało! Dobra, jest okej. Dobra, on teraz zrobi ten atak, ten to będzie, więc to mi daje taką opcję. I jeszcze jedną taką opcję. Esunia. Ja cię! Wielka runa Rijkaarda i jego wspomnienie. Dobra, to... Tutaj mamy jeszcze przedmiot po nim. Iced Coat. Nie oszukuj myśl, najważniejszą rzeczą z Rijkaarda jest to, że dostajemy z niego setki tysięcy dusz. Oczywiście ode mnie przesadzam, ale tych dusz jest wystarczająco dużo, żebyśmy mieli ładnych parę poziomów.
Aż nie chcesz tego zmieniać, co nie? Takie ładne wartości, co nie? Jak to zmieniać? Powiedzcie mi. Dobra, muszę sobie łyknąć jakąś duszę. Tyle mi wystarczy. Na jeszcze jeden poziom. No dobra, skoro to mamy za sobą, to może weźmy tam, skąd przybyliśmy. Zastanawiałem się, co to za odgłos. Ja nie bardzo nie podoba mi się ten odgłos, kiedy to słyszę, tak wam powiem. I w miarę możliwości chciałbym coś z nim zrobić. Nie wiem, czy tej koleżance się to spodoba, czy nie, ale naprawdę. Okej, od razu lepiej. O, też mnie z nim wejdą. O! Tego pana się tym nie spodziewałem. Co? To nie jest atak w tej kolerze. Przynajmniej to będzie znacznie łatwiejsza walka niż ta z Rykardem. Chyba. Zwłaszcza jak nie będę robił żadnych głupot. Nawet nie wiedziałem, że się da tej postawać. To będzie łatwiejsza walka niż ta z Rykardem. Słynne ostatnie słowa. Tak z ciekawości, czy on teraz nie będzie bezprzedni wyjdował, czy nie? Tak. Dobra. Dobra, słuchaj stary, jak już ty jesteś. To ja będę robił same głupie rzeczy, żebyś mnie jeszcze raz zabił. A teraz jak na serio. Estus time. Podejrzewam, że byłbym w stanie sparować przynajmniej część z jego ataków. Podejrzewam też, że moja L1, czyli atak dwiema brońmi, może być odrobinę za wolny. A propos. Na spokojnie, wszystko jest Day Sojo. Już nie jest Day Sojo, bo nie pamiętam. A dobra, ty masz ten atak. Tylko pytanie, czy on jest tym od ogona? Nie, to nie jest ten od ogona, to jest ten, który zieje ogniem. Czyli chyba nie powinien się przejmować atakami ogonem w tej fazie. Okej, mogę się przejmować za to czymś innym, I guess. Au. O, dość problematyczne, nie będę kłamał.
Tak samo jak jest mi bardzo przykro generalnie, że nie mogę go praktycznie... A ja to nie da się go przeładować na bok. Nie da się go praktycznie zbidować, też mam takie wrażenie. Kiedy ja go mam atakować właściwie teraz, jak on ma ten ogień? Znaczy, znam jedną bardzo prostą odpowiedź. Mianowicie wtedy, kiedy go sparuję. Ale wszyscy wiemy, jak to mi wychodzi. Dodatku, nie mam wyposażonej tarczy w tej chwili. Okej, to ma za mały zasięg niestety. A jedno. I co ja mam z tym cholerstwem zrobić? Czy ja chcę go pobić? Tego zostawić po prostu. Chyba go zostawię. Najwyżej kiedyś tam jeszcze wrócę. A teraz pójdę tam, gdzie powinno być moje miejsce. Tylko pytanie brzmi, czy chcę pozwiedzać Liurnię po prostu, czy chcę iść do samej Railukarii. No, wezmę sobie Liurnię, pozwiedzę, co mi szkodzi. Mamy jeszcze dużo miejsc do zwiedzania. Jezu, aż to Liurnia się przycina podczas snowania. Znaczy wiem, co mógłbym z tym zrobić na pewno, ale to by mogło zaboleć. Ja sam mam wrażenie, że na scenie wygląda nieco lepiej niż u mnie, ale to inna sprawa. Teraz się zastanawiam, bo gdzieś tutaj na pewno były jaskinie, tylko do końca też nie pamiętam, gdzie one były. W sumie jedna rzecz nie. Mnie jeszcze mocno zastanawia w tej chwili, ale to nie mogę w tej chwili sprawdzić, bo jestem w walce. Bo ogólnie jako taki miecz Rejkarda jest bardzo fajną bronią, tylko zastanawia mnie w tym momencie... czy ja jestem w stanie go zrobić i używać. To drugie jest znacznie ważniejsze. Bo te wspomnienia, jakie dostajemy po dużych bossach, jak Godric czy właśnie teraz Rykard, dają nam możliwość, żeby podejść sobie grzecznie kulturalnie tutaj, do dwóch paluszków. Spójrzcie, jakie owłosione paluchy. To obrzydliwe. Greater will, co ja w SMT jestem? A co jeżeli nie chcę odnawiać do tego porządku? O, to jest nam pouch. Nice. Bardzo nice. Become Meguka. W każdym razie dostajemy 6 talizman pouch, które pozwoli nam założyć jeszcze jeden talizman. Nie, żebym miał jakoś specjalnie dużo w tej chwili rzeczy, które mógłbym chcieć założyć, ale... Założyć taką kreskę talizman nigdy nie zaszkodzi, tak bym powiem.
I pytanie, jak działa dokładnie ten miecz? Wymaga 21 faith. Skurwysyństwo. Powiem tak, ten miecz jest absolutnie genialny, jeżeli chodzi o swojego weaponalta i ulepsza się z innych materiałów, więc mógłbym go też szybciej ulepszać. Tylko ten 21 faith mnie od cholery boli. Dylematy. Znaczy powiem tak, zrobię go sobie. I zobaczę, czy będę z niego korzystał. Tak wam powiem. Bo on ogólnie byłby naprawdę fajną bronią, tylko ile ja potrzebuję faith wydać? 13. O mój święty Boże. 13 faith. Co ja mam być wierzący nagle? Najgorzej. W każdym razie, jako tako, miecz mamy, więc jeżeli będziemy chcieli z niego korzystać, to możemy z niego korzystać. I oczywiście, jeżeli zgadniemy sobie w międzyczasie odpowiednie statystyki. Ale on ogólnie i jest silny jako taki miecz, i ma bardzo dobrego weaponalta, więc dwa powody, żeby z niego korzystać. Co to jest? Rzecz Pachesa. Biorąc pod uwagę, że NPC zazwyczaj to zostawiają dopiero jak umrą, to zakładałbym, że Paches z tego czy innego powodu oczy z tego świata, a nie przypomniałem sobie, że ja go zabiją. Czy ja go zabijałem? Czy ja zabijałem Pachesa? Wiem, że to z kodusem Matki Natury, ale czy ja go zabijałem? Nie pamiętam w tej chwili i nie wiem, czy chcę pamiętać. No i chcę się trzymać generalnie tej ściany, jak tylko koledzy się ode mnie oddalą. Bo zazwyczaj przy ścianach można znaleźć jakieś co ciekawsze rzeczy, jeżeli już. Więc to byłby mój plan na dziś. I ciekawszą rzeczą w tym przypadku nie jest El Crabito. El Crabito to jest rzecz, której chcę unikać, a nie rzecz, która jest ciekawa. Czy ty masz jakieś weaponalta w środku? Wall of the Indomitable. Generalnie z Faith też jest taka fajna rzecz, że jeżeli byśmy chcieli, to jest tam sporo wszelkiego rodzaju buffów. Więc potencjalnie nie musimy tego używać na zasadzie, że o Faith rzucamy spele, tylko bardziej o Faith buffujemy się, tak? Więc no pod tym względem jeszcze jestem w stanie rozważyć pójście w te, powiedzmy, Faith na tyle, żeby mieć tylko ten możliwość używania rzeczy. Ale to też jest na razie w kategoriach rozważam to, a nie tak na pewno zrobię to. Dokonajmy drobnej rzezi kulejących ludzi. Bo kto mi się przeszkodzi? Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba słyszę, jak jeszcze kolejni idą. Delicje. Mamy ognisko, siadać przy niej nie będę, ale spalić jak najbardziej rozpala. Zawsze to dodatkowe miejsce, w którym można teleportować. Swoją drogą, zakładam, że nie będę umierał, więc YOLO. Plus 5 do wszystkich statów. W sumie z tą runą potrzebuję tylko 8 faith. Więc zakładając, że będę kompetentnym graczem, albo że będę znajdował dużo runarków. Nie no, wszyscy wiem, że bardziej nas interesuje ta część z byciem kompetentnym graczem. To mógłbym tak naprawdę wydać tylko 8 poziomów. Nie będziesz się przede mną ukrywał. Chyba nie. Ale ostrze wciąż przystawiono do szyi. Albus? Albus? Dumbledore, to ty?
whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. O nie, ty zdaje się zdobyną myślę. I mean, jeżeli mi dajesz tutaj medalion, to jasne. If you should need the young Albinoric Latena, then please give it to her. Okej. A chosen land awaits us Albinorics. Bycie kompetentnym. Patrzę na Rijkaarda sprzed chwili. Nie, no generalnie też kwestia jest tego typu, że Rijkaard jest zdecydowanie bossem na dużo późniejszy poziom, tak? Więc to, że na nim nie szło, jest jak na tą chwilę absolutnie usprawiedliwione. Ale stary, ja ci nawet nic nie zrobiłem. Ja nie chciałem. Nie chciałem mu nic zrobić. No dobra, no. Stało się. Nie nasza wina wyjątkowo. Ten jeden, jedyny raz to wyjątkowo nie była nasza wina. Wcale nie jest tak, że to się już nigdy nie powtórzy, czy coś. Przysięgam. A w sumie taka to po bycia kompetentnym, to coś czujesz zaraz, będę miał okazję przestaje się w bardzo kompetentnym świetle. Zwłaszcza jak mi się będzie kontroler odłączał! A? O cholera ci chodzi? Posłuchaj mnie, nie odłączaj mi się. To jest najgorsze uczucie, kiedy kontroler się odłącza akurat w takich grze. No wiadomo, jak jest... Przysięgam, pewnego dnia sobie kupię jakiś kontroler na kabel, tylko po to, żeby... mieć jako taki kontroler na kabel, który nie jest odłączany, tak jak ten DualShocki. Bo zawsze z tego typu właśnie kontrolerami miałem problemy, które można było odłączyć i przez to powiedzmy kabel się mógł poruszać. Chyba to jest runer, więc mamy jeszcze jeden dla jeszczego. Ale jak już mówiłem, nie będziemy ich potrzebować oczywiście, więc nie ma czym się stresować. Nie za bardzo trzeba wykartować tego. Dobra. Gdzieś jeszcze jest kundel. Jep. Mam wrażenie, że to nie był ostatni, to jest najgorsze. Dobra, na razie dobiera się do nas Omen Killer, czyli kolega podobny do tego, którego widzieliśmy wcześniej w Volcano Manor. Manor. Au! On bije więcej niż myślałem, że będzie bił. Dobra, żegnam. Przeciwnik pokonany, nie stanowi wielkiego wyzwania na szczęście. A i gdzieś tu jeszcze chyba jest kundel, czy nie? Bo nie wiem, jest to nie, że pężyna. Coś mi lokowało. Owszem. Na coś na pewno. Znaczy. Nie, to nie jest tak, że ja biję sporo. Bleed bije sporo. Aczkolwiek śmieję się trochę, że to jest taka reguła, jeżeli chodzi o Elden Ringa, że gracz sam z siebie nie zadaje aż tyle obrażeń, ale mój święty Boże, bleedowanie. Ogólnie mam wrażenie, że jakbym chciał się budować powiedzmy pod jakiś sensowny build, ale bez tego. Bez żadnych bleedów albo czegoś takiego, to po prostu zdawałbym za mało. To jest też problem, który miałem z graniem magiem jako tako, że w większości wypadków, nawet jeżeli powiedzmy miałem przewagę zasięgu, mogłem celować bossów, tak? To potem jak przychodziło co do czego, to nagle się okazuje, że o, bossowie mają po 20 tysięcy HP i nie starcza im many, żeby ich zdjąć z pelami samymi, tak? Ja nie stąd przychodziłem.
Ja byłem na moście bardziej kamiennym, a nie takim wiszącym. A? Coś tu jeszcze powinno być. Tam coś leży. Leży i dwóch wrogów jeszcze mamy. Nice. Stąd na upad tego nawet można spać sobie w miarę bezpiecznie. Co jest o tyle przydatne, że nie musimy, powiedzmy, schodzić tak kompletnie dookoła, tylko możemy sobie grzecznie i kulturalnie już zejść i nic, nic strasznego nam się nie stanie. No dobra. Tutaj parę marionetkarzy jest. Z marionetkarzami nie chce się używać, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Tu mamy jedną z zagadkowych wież. Converted Tower. Jeżeli wejdziemy do środka, to będziemy mieli wskazówkę, która mówi nam, że Edition Guide. I oznacza to, że tutaj trzeba użyć jednej konkretnej motki, której jak użyjemy, to obokowuje się przed nami droga na górę. Tej motki jeszcze nie mamy. Teoretycznie mógłbym powoli się udać w jej stronę, ale zajęłoby mi to chwilę i będzie to przy okazji w miejscu, do którego będziemy i tak szli, więc nie ma pośpiechu. Dobra, tutaj mamy paru wrogów i z tyłu widzimy bossa, do którego właśnie zmierzam zresztą. Upewnia się, czy po drodze coś jeszcze nie będzie mi upierdliwie stało na drodze, ale nie widzę, żeby, więc możemy iść się bić. L3 Avatar. Przez to, ile ostatnio mam różnych przejść Elden Ringa, nie pamiętam, czy już biliśmy się z jakimś na wizji, czy nie. Jeżeli nie, no to walka jest dość prosta, bym powiedział. Tak długo, jak znamy jego moveset. No, przez większy czasu będzie on wzmachiwał to swoją maczugą. Zazwyczaj w kombosach po 3 hity. Ma oprócz tego tak naprawdę 2 ataki. Jeden już widzieliśmy, to ten, kiedy on skacze o właśnie w ten sposób i robi falę uderzeniową wokół siebie, a drugiego nie będzie mu chyba dane przedstawić. Zdecydowanie nie będzie. Polega on na tym, że wbija on swoją maczugę w ziemię i po chwili wydobywa się jakieś kilkanaście małych plomyków światła, które będą nas gonić. Tak bardzo dużym skrócie. No dobra. I za każdego LC Avatara, znaczy za każdego, za zdecydowaną większość LC Avatarów, jakie na swojej drodze napotkamy, będziemy mieli okazję dostać różnego rodzaju ulepszenia do naszej flaszki. Flask of Wondrous Physics. Część z nich będzie użyteczna dla jednego archetypu, część dla innego. Generalnie nie ma tak, że one są jakieś kompletnie bezużyteczne, tak? Więc prędzej czy później na pewno znajdziemy coś, co będzie odpowiadało bardziej naszemu stylowi gry niż inne rzeczy, tak? Ja zazwyczaj jestem zwolennikiem używania chyba dwóch konkretnych rzeczy związanych z tą flaszką. Jedną z nich jest, jak to się nazywa, redukcja obrażeń przy następnym ciosie, a drugą leczenie o połowę swoich HP-ków. Ludki zapomnieli o sobotnym streamie? Możliwe. Albo po prostu jest tak gorąco, że nikomu się nie chce żyć przy kąpie. To też jest opcja.
Chociaż teraz i tak jest przynajmniej w Gdańsku zauważalnie lepiej niż było do tej pory. Bo ostatnie parę dni to była kompletna masakra. A dzisiaj jest jakieś takie akceptowalne 22, 23 stopnie też kina. Katakumby końce drogi. Aż to jest serce na poziom, tak doskonale. Gdybym chciał jakoś bardzo optymizować rzeczy, to pewnie bym tutaj zmienił Sayulę po narty. Wiem, że jak z Civicingiem, to on tak robi, że zmienia Sayulę po narty w zależności od tego, z czym się bije. Że na przykład jeżeli wie, że idziemy na coś, co jest niewrażliwe na Blida, to zdejmuje Blida z swojej broni. Bo wtedy zyskuje więcej obrażeń. I no, ma to sens, tak? Pod tym względem, część ludzi wam powie, że te wiadomości są przydatne, część ludzi wam powie, że te wiadomości to oszustwo. Jedno i druga grupa ma trochę racji. Czy ja mogę założyć tarczę właściwie bez wchodzenia na heavy load? Tak. Tak akurat wydaje mi się, że do katakumb tych konkretnych tarcza może mi się przydać, bo guard cantery są rzeczą. A guard cantery generalnie są dobre na te małe ustrojstwa. To mnie w ogóle od tyłu atakowało. Okej, okay, już widzę, co mnie atakowało od tyłu. Kolejny runark. Na wypadek, jakbym okazał się niekompetentnym graczem. Okej, okay, czyli ten lepszy Claymore mam w prawej ręce, czyli dobrze. Spalę sobie latarnię, żeby lepiej widzieć rzeczy. Nie wiem, czy tutaj też... Nie, tu nie było żadnej niewidzianej ściany, ale tutaj jest przejście. I nie jest ono ostatnie. A i co, jedne z tych katakumb, gdzie jest od zajobu jakiś właśnie poukrywany przejść. I powiem więcej, żeby dojść do bossa też trzeba właśnie takowe nim przychodzić. Wydaje mi się, że tutaj lepiej było... Tak, zrobić, ale to zaraz się okaże. O mój Boże, nie. Polecam kolegę Crucible Knighta bardzo intensywnie olać w tej sytuacji, bo nie on jest tu bossem. Naszym bossem jest ten cholerny ślimak. Ty niestety zdążył nam uciec. Jego położenie widać po tym, gdzie świeci się arena. W tym przypadku jest to na przykład to tutaj. A zabicie samego Crucible Knighta w tym wypadku nie dałoby nam absolutnie nic. Więc nie polecam. Galnie tych ślimaków będziemy jeszcze parę spotykać, więc... Dobrze się nauczyć tego, że one potrafią być niewidzialne. To raz, a dwa, że zabijanie ich przydupasów nic nie daje gaczowi w większości wypadków. Jest jeden wyjątek, który absolutnie hejcę, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jeszcze się tylko upewnię, czy wreszcie katakum czegoś nie pominąłem. No właśnie. Ulala. Nice. Leżeć. Mówię, nawet jeżeli powiedzmy stosuję normalnie playstyle z dwiema brońmi, tak na katakumbę z gargulcami, czy tam z impami, czy jak one się nazywają. Moim zdaniem dużo lepiej jest po prostu założyć ten tarczę, choćby na chwilę. Tylko po to, żeby móc je kontrować. Naprawdę na tyle ułatwia to sprawę, że po prostu moim zdaniem jest to warte, tak? Chodź, Patku. Tu nic nie mamy. Tutaj mamy przycisk, jeżeli chcemy się zabić. Ja opcji z zabijaniem się nie preferuję. A z drugiej strony, jeżeli byśmy na przykład zgromadzili paru przeciwników, to też by to na nich zadziałało, co jest dużym plusem. Czy to ja pan nic nie ma? Ewidentnie. Otwieraj.
Jest to skrzynka i pewnie jakieś 70 różnych impów poukrywanych. Widzę przynajmniej 3. Więc dopóki nie zajmę się tymi, które są na mnie od razu agresywne, to za resztę nie będę się raczej zabierał. Czy ja dam radę go stąd trafić? Nice. Bardzo nice. Obawiam się, że to mogło nie być wszystkie, to jest najgorsze. Tu nie ma, tu nie ma. Okej, nie słyszę, żeby coś tu jeszcze było, więc... Trochę żołnierzy i Lucari. No i dobra, to będzie wszystko. Więc wyjdźmy sobie z powrotem do tych katakumb w takim razie. Ja nie w większości katakumb wydaje mi się tak... Jak teraz o tym myślę, że nagrodą są jakieś właśnie te... proch, popioły jakichś żołnierzy albo innych samonów. Więc jeżeli nie chcemy korzystać z samonów, to w 95% przypadków katakumby tak naprawdę nie są jakoś specjalnie opłacalne, tak? Bo część katakumb, owszem, będzie zawierało jakieś przedmioty konkretne, na których może nam zależeć, tak? Ale to w dużej mierze trzeba wiedzieć, szukać, tak? Bo taką główną nagrodą tutaj zawsze będą właśnie te trochę. Jeżeli ktoś lubi ten styl gry pod przywoływanie, to jasne jak najbardziej, czemu nie, tak? I jeżeli ktoś nie ma żadnego problemu z tym, żeby przywoływać, to tym bardziej. Jeżeli ktoś będzie inwajdowany tak jak ja, to też może lubi się przywoływać. Edgar Mściciel. Ten sam Edgar, którego wcześniej spotkaliśmy, któremu bodaj córka umarła. Nie pamiętam teraz w sumie, czy to była córka, czy Kiliadą. Ej, stary! Umieraj. Dostajemy bankę plus 8, szablili z grape i parę mięsnych rzeczy. Przy okazji tutaj ewidentnie ktoś został wymordowany. Nie ukrywam, że w tym wypadku ktoś zaczął się mścić trochę aż za bardzo, mam wrażenie. Ale... Nie stanowił też jakiegoś super wielkiego wyzwania, tak to be fair. W każdym razie... Jesteśmy tu... Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś w tej okolicy... Tu jest. O to mi chodziło. Bo chcę dostać mapę tej lokacji, taką pełną już. Tak, żeby móc sobie na spokojnie... Już wszystko zwiedzać, widząc gdzie wszystko jest, nie martwiąc się, czy czegoś w przypadku nie pomijam. A nawet jeżeli powiedzmy możemy tak na oko zwiedzać rzeczy, to mapa jednak moim zdaniem bardzo mocno w tej kwestii pomaga. O, level jail. Wieczne więzienie kółki. Teraz tutaj czeka. Zobaczmy. O! Olbrzym. Chyba jest nawet podatny na bleed. Jest też ewidentnie podatny na... ...wykostowanie. Ola, aż mnie trafił. Ażbym dostał nie wiadomo czym. A, na spokojnie. Jezu, ależ ten bit wchodzi. Przecież to praktycznie co drugi hit mu bit wchodzi. Holy fuck. Bleed jest OP. Powiedział każdy gęs Elden Ringa. A potem trafiasz na przeciwników, którzy nie bleedują. Ale ten bit się, holy fuck. To jest coś najgorsza część, że są przeciwnicy, którzy są kompletnie niepodatni na bleeda i wtedy jest takie shit. To jest najgorsze uczucie, kiedy twój build w dużej mierze opiera się na tym, że będziesz zadawał obrażenia na podstawie krwawienia. A krwawienie nie działa.
Trafię? Nie trafię, trafię. Okej. Okay. Coś na mnie większego leci. Chciałbym to trafić. Leżeć. Nigdy nie rozumiem do końca, dlaczego tego nie można ripostować, jak padnie na ziemię. Ale co ja mogę? Nie działa, to nie działa. Tam sobie chodzą. Najwięksi zbrodniarze wojenni, których nie chce się tykać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Tu widzę ognisko. Ogólnie jakoś mam wrażenie, że bardzo mało zużywam tych stusów, jak tak po prostu sobie zwiedzam. Dobra, tu mamy cztery dzwonnice. Czy chcę do nich iść? Mogę sobie podejść, jak już tu jestem. Zdaje się, do nich chyba z tego co pamiętam był tylko taki problem, że jest tu sporo jakichś magicznych przeciwników, którzy będą się nas czepiali przy każdej możliwej okazji. Których jeżeli można, to fajnie by było unikać, ale to nie jest takie oczywiste. Tak na przykład tamten kreterom sobie obok nas biegą. No dobra, chciałem powiedzieć, że chyba jakoś się da, ale jak widać kolega po co się da nas przydał, bo tutaj będzie miał wyjebane. Wololo. Ja nie cztery dzwonnice, jak sama nazwa wskazuje, to cztery dzwonnice. I o dziwo nie ma tu gargulców. Chyba po raz pierwszy w całej cholernej serii. Co natomiast jest? To skrzynka. A mnie jest imbiur sortki. Imbiur sortki różnią się od zwykłych tym, że służą one tylko i wyłącznie do odblokowywania właśnie rzeczy, które są w dzwonnice. W dzwonnicy mamy... W dzwonnicach mamy w sumie cztery teleporty jako tako. Z czego... Czy ja powiedziałem cztery? Trzy teleporty. Jak sama nazwa wskazuje oczywiście. I każdy z nich wymaga jednego takiego klucza, żeby go włożyć. Padzą one w trzy różne miejsca, do których w żaden inny sposób nie ma dostępu. Generalnie. Pierwszym z nich będzie... kaplica... w której zaczynaliśmy grę. Tęskniliście? Wiedziałem, że tęskniliście. Tak naprawdę to nie macie się, ja też nie tęskniłem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wszyscy wiemy, co jest za tym Foggate'em. Ten sam gra w Tetsaion, którego spotkaliśmy na początku gry. Na szczęście tym razem jest nieco mniej groźny. Głównie przez to, że jesteśmy my sami zauważalnie silniejsi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wydaje mi się, że on w większości wypadków robi jakieś 8-hitowe combo. Albo robi po prostu to. Też jest opcja. Na szczęście jesteśmy też teraz zauważalnie silniejsi niż na początku gry, więc nie powinno być aż tak źle. Nawet jeżeli będzie buffował swoje bronie światłością. Tam to mnie nie trafiło. On się zamachnie we mnie. On czeka, żeby się we mnie zamachnąć. Nie chcę o tym sądzić. Aha, okej, okay, już wiem co. 4, 5, 6. No dobra, czyli to była szóstka akurat. Dobra. Tym razem było znacznie prościej i przyjemniej. Teoretycznie, jeżeli byśmy go pokonali na samym początku gry, to możemy dostać dokładnie same przedmioty, więc... przynajmniej o tyle fajnie.
że to nie jest tak, że jesteśmy, powiedzmy, zmuszeni, żeby go pokonać tutaj, w tej chwili. Death ahead. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli tu podejdziemy, to po prostu umrzemy, więc nie chcę tego próbować. Czy mogę wziąć to na konie? Nie. A szkoda. Bo generalnie w tej lokacji jeszcze jako tako nie zebrałem wszystkiego. Więc pozwolę sobie się cofnąć na chwilę. Bo ja na początku gry w tej kaplicy nie miałem prawie że nic, tak teraz możemy tam znaleźć parę rzeczy, których wcześniej w niej nie było. Tylko którędy tam się teraz wchodziło, żeby nie zrobić niczego niemądrego. Przede wszystkim jest tutaj przejście, którego albo wcześniej było, albo było zamknięte. Które pozwoli nam wejść tutaj na górę i zgarnąć króla. Jastrzębia burzy. Jastrzębia burzy Dinha. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj znajdziemy. Pozostałe klucze do czterech dzwonic będą w zupełnie innych miejscach i na razie... Na razie, powiem więcej. Przez dłuższą chwilę podejrzewam, że nie grozi nam znalezienie ich. Dobra, teraz naszym celem będzie generalnie zejście na dół, co nie jest niestety oczywiste. Znaczy inaczej, oczywiste jest, tylko zajmie chwilę, jeżeli nie chcemy się wypierdzielić. A nie chciałbym się wypierdzielać w momencie, kiedy mam zonę wyekwipowaną. Więc czeka nas powolne schodzenie dookoła. Najgorzej. Przysięgam, że najgorzej. Dobra, jesteśmy już mniej więcej tu, gdzie chciałem być, ale to bardzo mniej więcej. Bo chcę chyba wyjść jeszcze tam bardziej na zachód. Tak, żeby móc spokojnie pojechać na północ tamtędy. Filiozja to w ogóle jest takie o tyle specyficzne miejsce, że wiem mniej więcej, gdzie są takie najważniejsze rzeczy w Filiozni, ale jednocześnie ni cholery nie pamiętam, gdzie są jaskinie w niej poukrywane. A jest parę jaskiń, które chciałbym ogarnąć. Głównie przez to, że są w nich materiały do kraftowania. Stąd pewnie się nie da wskoczyć za bardzo. Dobra, fight me. Okej, ewidentnie nie umiem ani lokować, ani trafiać bez lokowania. Oby tak dalej. Nice, tak mi wyszło. Lepiej niż się spodziewałem. O, smyfingi trójki dopią. Bardzo przyjemnie i przyjaźnie. Coś dobrego? Lunark. Teraz więcej lunarków. Im więcej lunarków, tym lepiej, nie będę narzekał. Powiem tak, znam swoje kompetencje. Wiem, że nie należy sobie oczekiwać niczego specjalnego. Więc generalnie się, powiedzmy, nie nastawiam, że nie będę umierał. A to by implikowało jedyną sytuację, w której nie potrzebuję lunarków. Może poza to, w której w ogóle nie korzystam z wielkich run, ale... Z tego okresu staram się korzystać, no jak dają. I lunarki też nie są jakieś super turbo rzadkie. Dlaczego miałbym tego nie robić? Te koledzy do nas strzelają i chciałbym coś z tym zrobić. Kolego! Czemu do mnie strzelasz? Nie strzelaj do mnie. Tutaj teraz mamy kapitana. Ulala. To mi kompletnie nie wyszło. Wow. Ładny blidzik. Ok,
Kapitan, też nie stanowił aż takiego problemu na szczęście. Cudowne, dwie skrzynki. To tylko lepiej. E? I co w nich jest? Śmierć, bo dałem się zbejcić. Na szczęście nie, ale jakbym miał mniej HP. Smithingi, czwórki. A tutaj? Albinauric Bloodclot, razy 6. Albinauric Bloodclotów aż tak nie będzie potrzebować, bo to chyba materiał czysto craftingowy. No, ale mieć nie zaszkodzi na przykład, jakby się okazało, że kiedyś jednak będzie nam to potrzebne. Gdzieś mogła być jaskinia? Czy jest szansa, że to była jaskinia? Nie, ale jest szansa, że jeżeli tutaj spadnę, to umrę. Więc tego nie będę robił. Tu już powinno być bezpieczniej. Wciąż nie tak bezpiecznie, jakbym chciał, ale i tak lepiej niż przed chwilą. Jaskini tu jak nie widziałem, tak nie widzę wciąż. Ale coś tu... O mój Boże. It's a trap! Ciekawe, czy mógłby napuścić na siebie wrogów, czy oni by po prostu wszyscy się chłyty na mnie rzucili. Podejrzewam, że to drugie, ale wiecie, gdzieś tam w głowie siedzi ten bardzo optymistyczny akcent, że... A co jeżeli? Słyszałem. O mój Boże, kundel jebany. Ktoś będzie chciał mojej dupy. Ktoś na pewno. No, zaczyna się. Najbardziej się martwię właśnie, żeby ten kolega się na mnie nie rzucił. Ulala. A? On będzie do mnie uciekał, niestety. Bleed? Nice. Leżeć. Partyzana. Wątróbka. Cała chmara wrogów do ubicia. A ja no ja. Najgorzej, kiedy mam pionowe cięcie na grupy przeciwników. Na takie grupy zdecydowanie dużo bardziej przydają się poziomy cięcia, takie, które mają większy obszar ataku, że tak powiem. Ulala. Nie wyczułem zasięgu. No dobra, większość już z głowy. Tutaj jeszcze dwóch kolegów sobie siedzi i odpoczywa, nie na długo. Czemu to mi cias nie wszedł, to mnie zastanawia. Czy mogę? Dziękuję. A? Jeszcze tylko olbrzymy, które prowadzą wózek. I będzie git. A nie, jeszcze nie tylko olbrzymy. Jeszcze ci koledzy. Teraz już chyba same olbrzymy zostały. Ej, koledzy! Nice. Czy dążę jeszcze? Nope. Zdążyłem z bleedem, to na pewno. Czy ja chcę zabijać drugiego też? Nah. Drugiemu damy spokój. On stoi biedny, nic nie robi. Miecz rycerza Karian. Z tego co pamiętam, kariańskie miecze są bardziej magiczne. Yep. Więc ewidentnie nie jest to coś dla mnie. Ale być są.
Jesteśmy też niedaleko już mapy, z tego co widzę. Nawet widać na słup charakterystyczne od niej. Widać też ognisko. Ja właśnie mam rzeczy do upgrade'ów. 3, 4, 6. Nie tyle, ile bym chciał. That's for sure. Łyknę sobie runkę jedną. Żeby na poziom wydać. Zastanawiam się w sumie, czy chcę ten, czy chcę inwestować w coś poza siłą i wigorem teraz. Teoretycznie mógłbym w to faith. Będę myślał. Generalnie są miejsca, które będzie można respekować i one są w miarę niedaleko, więc jeżeli się zdecyduję, to nie będę musiał specjalnie szukać, tak? Mamy już całą mapę Liodni tak naprawdę. Tutaj mamy ruinę. King's Realm Ruins. O Boże, teleportując się w ogrowie. Najgorzej. Najgorzej to? Teleportujący się magowie, którzy co chwila pojawiają się gdzieś indziej. Tak. Nie wiem, czy on się teleportował, czy tylko pojawiał się i znikał. To jest też dobre pytanie. Dobra, jako że to są ruiny, to... Tak na papierze powinny być gdzieś jakieś zejścia na dół. To pytanie gdzie? Okej, kolega jest po drugiej stronie ściany, więc mam trochę wywalone. Likely weak foe. Niezaprzeczalnie. Przeciwnicy te nie są wielkie wyzwania. Może w tej części było zejście? Nice, zdążyłem. Nie zdążę. Aż to jest frustrujące tu przeciwnika, Jezu Chryste. No ja przez ścianę nie mogę, gdyby to był NPC. O Boże. Już myślałem, że go nie zdążę trafić, ale by mi było przykro i smutno. O, tu jest niewidziana ściana, nawet nie wiedziałem. Zanim ktoś mi powie, że no przecież tutaj było przejście, to jest oczywiste, że tutaj była niewidzialna ściana. Zawsze przychodziłem to w zupełnie inny sposób. Więc proszę nie bić. O mój Boże. Daj się trafić. Dziękuję. Czy mogę nauczyć się prawie wilki? Byłaby to przydatna umiejętność w moim życiu, na chwilę obecną. Tak samo jak chciałbym się nauczyć znajdywać wszelkiego rodzaju zejścia na dół w ruinach. Aleś. Gdzie ona może być? Może znaki mi powiedzą. Attacking. Okej. Okay. Była ukryta. A jest to jakieś posidło. Pod tym względem akurat bardzo dziękuję za to, że istnieją znaki. O mój Boże, Revenant. Revenanty skurwysyn matki natury. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Bo to kolejne pierdolone spady.
Jak zaczną atakować, to już nie przestaną. Tak w dużym skrócie. I mają kompletnie absurdalną słabość, tak by the way. Mianowicie tą słabością jest leczenie. Człowiek czasami bardzo optymistycznie myśli, że dobije przeciwnika, pomimo że jeszcze mu się to nie uda. A w każdym razie Levenant pokonany. Pamiętaj, tutaj jest jeszcze pół biedy, ale są miejsca, w których on solarze znacznie silniejsze, a dwa, że... Jest ich dużo. I to jest wtedy bardzo niepokojące. Lodowa igła. Czy to jest kluczowy przedmiot? Nie. Czy to jest broń? Tak, to jest tylapier. Co ma to sens, że igła tylapier? Ma to więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Dajmy efektu, że jak słyszę igła, to z automatu zakładam, że to będzie przedmiot. Jezu. Nie chciałbym tu spadać. W każdym razie, jeżeli ktoś pyta, jak normalnie tutaj przychodzę, robię to tędy, bez bawienia się w jakieś odkrywanie niewidzianych ścian. Ha, tfu! Dobra. Usiądźmy sobie. Odpocznijmy. Mam tutaj wielkiego kolegę. Z tym możemy pogadać. No tak tylko sobie zwiedzam. Kowal, powiadasz. Chcesz mi... wykuć lepsze miecze? Jeżeli będziesz w stanie pomóc, to jasne. Czy możesz mi ulepszyć mój claymore? Nie, bo nie ma smithingu, co jak... On ma tylko smithingi i są berki. Tak! Cały misterny plan. Tam mamy rezydencję Karia, do której obecnie się nie do końca chcę udawać, nie będę kłamał. Teraz wiem, że były tutaj ogólnie jakieś dwie jaskinie, do których chciałem iść. A przynajmniej jedna. I się tylko zastanawiam, czy najszybciej będzie... Znaczy najszybciej to będzie przede wszystkim nie obrywać się atakiem rakietowym z kosmosu. To zdecydowanie jest najbezpieczniejsza i najszybsza opcja do prosperowania. Jeżeli byśmy chcieli dostać się do rezydencji Karia, to niestety trzeba sobie z tym jakoś radzić. Nie lubią tam gości, tak wam powiem. Ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, to jedna z jaskiń powinna być gdzieś tutaj. Przynajmniej tak mi świta coś. A druga bardziej w okolicy Rai Lucarii. Więc pojedźmy na razie tutaj. Standardowo jadąc wzdłuż ściany powinniśmy napotkać to, na co chcemy napotkać. Mam taką nadzieję. Jedna rzecz, która zawsze mnie odrobinę irytuje, jeżeli chodzi o Elden Ringa, tak swoją drogą, to to, że jeżeli chcemy korzystać z jakiejś broni, która nie jest taką standardową bronią, to jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, że będziemy zmuszeni ładować statystyki nie w to, co chcemy.
O co mi chodzi? Głównie o to, że bronie w dużej mierze będą wymagać na przykład, nie wiem, w 15 inta, 16 fejf, coś takiego, takich tam je... tam miecz. Dobrze. Cześć, Cthulhu. Tak jak ten miecz, który wcześniej sobie wykupiłem za Remembrance. Przez co no, wiecie, to jest taki, chciałbym go używać, ale jednocześnie nie do końca mogę. I człowieku budzi się frustracja, że co, że muszę używać tych najbardziej podstawowych broni. Smutek. Gdzie była ta nieszczęsna jaskinia? Gdzie jest już tej ściany, tyle pamiętam. Jak na razie mówiąc, gdybym był bardzo zdesperowany, to mógłbym mieć w tej chwili broń na endgame'owym poziomie, takim... Nawet nie, że jakoś blisko endgame'owego poziomu, tylko dosłownie na endgame'owym poziomie. Ale to chyba już nawet widzę, gdzie jest ta cholerna jaskinia, do której chcę się udać. Haha! Panie i panowie. Milion IQ. Biorę na kurwę. Bo generalnie system upgrade'u w Elden Ringu działa tak, że jeżeli mamy bronie specjalne, to one ulepszają się somberami. Sombery są wymagane po 1 na każdy poziom i w sumie mają poziomy od 1 do 10. A zwykłe smithingi... Ja tu mogę na górę skoczyć? Nice. A zwykłe smithingi wymagają w sumie po 12 upgrade'ów na ten sam poziom, że tak to ujmę, co... Znaczy po 12 kamieni na ten sam poziom. Przez na przykład ulepszenie na plus 3 będzie nas kosztowało 12 jedynek, potem 12 dwójek i tak co 3 poziomy, a w sumie poziomów jest 25. Wychodzi mniej więcej tyle samo, tak? Co w wypadku tych somberów. I o ile ze znalezieniem Smithing Stone'ów takich zwykłych jest generalnie problem jako tako, o tyle znalezieniem somberów do dziewiątki, mówię, ja w tej chwili jestem w stanie zdobyć sombery do dziewiątki włącznie. I nie przesadzam, jestem naprawdę w stanie zdobyć do dziewiątki włącznie, czyli mógłbym mieć broń na praktycznie maksymalnym poziomie bez ostatniego upgrade'a. Cześć Wodzino, witam. Tylko z drugiej strony problem polega na tym, że jak już wcześniej mówiłem, nie mam broni, która wymagałaby somberów. Czyli efektywnie nie opłaca mi się tego ulepszać. Ani wspierać takowych upgrade'ów. Może gdybym zainwestował trochę w faith, czyli miałbym to kolejne 22 faith, to wtedy by mi się opłacało. A tak to... Mówię, no tak samo jakbym chciał korzystać z tego, jak on miał Bloodhound Fang, podaj. To teoretycznie używając... właśnie, Jadon, ale karta daje mi... Ja mogę używać Bloodhound Fang, tylko mam tylko jednego Greatswordem, więc zostałbym wtedy z jedną bronią, a nie z dwiema. Elden na modach? Nie, to jest czysta vanilla. Tak czyściutka, jak czyściutka może być. Jedyny mod, jaki ogarniałem Eldenowy, to Steamless Coop, w której grałem ze znajomym. A tak to... tak naprawdę bez modowania. Może kiedyś, jak już ogarnę wszystko, co tam bym chciał Eldenowo, to będę się w mody bawił, a tak to... Mam jeszcze dużo rzeczy, które chciałbym potencjalnie sprawić, jakieś buildy, nie buildy. Mogę na przykład okazać jeszcze jakieś poziomy ogarniania się, jeżeli chodzi o kompetencje, co też mi niekoniecznie wychodzi. Także mówię, może wtedy się zacznę bawić w modę, tak to. Na razie vanilla mi absolutnie wystarcza. O Boże, myślałem, że spadnę. Na szczęście się udało nie spaść. I teraz stąd przeskoczyć. Dobra. Nie wiem czemu, ale tutaj zawsze te skoki mi, na którym się tapi, nie wychodzą.
Niby nie wydają się trudne, ale jednocześnie łatwo jest jakąś głupotę tutaj zrobić. Dobra, pytanie, ile znajdę tutaj kamieni do ulepszania? Mam nadzieję, że jak najwięcej. Bo nie ukrywam, że moje obecne poziomy broni nie są na tym etapie, na którym chciałbym, żeby były. Wczoraj zacząłem z Elden Ringiem. Znaczy, też ja powiem szczerze, ja osobiście lubię na przykład... jak pierwszy raz przechodzę, to grać tak raczej bardziej na ślepo po swojemu niż szukać informacji, chyba że naprawdę gdzieś się zadną, to wtedy wiadomo, zupełnie inna sprawa. Ale przy czym wiadomo, no jeżeli będziesz miał jakieś pytanie, to na tyle, na ile będę w stanie ci odpowiedzieć, to postaram się pomóc. Nie przejmowałbym się też raczej opiniami typu, że nie wiem, o, używanie czegoś tam to jest każulstwo i nie można tego robić. Jeżeli coś ci się spodoba, to tego używaj, po prostu się nie przejmuj opiniami. Bo generalnie zauważyłem po community, że jest bardzo często tak, że ludzie twierdzą, że coś tam jest bardzo niezbalansowane, za bardzo upraszcza gej i przez to nie wolno tego używać. Nie każdy gra po swojemu. A, parę kamyków zgarniętych. Jestem dużym fanem Dark Soulsów. No ja podobnie, chociaż powiem szczerze, jak się zagra w Elden Ringa, to potem strasznie dziwnie się wraca do Dark Soulsów. Ma to sobie spadniemy grzecznie kulturalnie. Wydaje mi się, że tutaj co najwyżej jakiś kamyk był. Albo nie, tutaj ogólnie było przejście. To ja się machłem. I w sumie dobrze, że się machłem. A już zupełnie inną sprawą jest to, że jeżeli chodzi o Soulsy, to na przykład jestem tym ewenementem społecznym, który absolutnie nie znosi jedynki, a lubi dwójkę, więc mój argument jest inwalidą, jak to mawiał klasyk. W tę stronę się spadało, czy w tę stronę się spadało? To chyba bez różnicy. Bez większej różnicy. Smithingi kolejne. Przydałbym się tutaj coś na dłuższy dystans, żeby móc się zająć tamtymi magami. Ale chyba mi to nie grozi. Więc po prostu sobie przebiegniemy. Mam nadzieję, że się nie spierdzielę. O dziwo, udało mi się przebiec. Jestem cały i zdrów. Też może spaść. Dziękuję. Jedu. Dobrze, rozumiem. Już do ciebie idę. Albo i nie idę. Au. Czy mogę wyjść na ciebie, co? Dziękuję. Znaczy nie wiem, dla mnie na przykład jedynka w tej chwili jest taka archaiczna mocno i jest sporo rzeczy z tym się nie zgadzam pod kątem designu nawet. Znaczy no, na pewno ma swoje plusy, tak. Są rzeczy, co do których no nie mogę się nie zgodzić, jak zachwalają jedynkę, tak, ale jednocześnie jest równie dużo rzeczy, na które będę bardzo się oczuł. Jezu, to jest to, wyobraźcie sobie, jakby to Blizza miało. Chociaż to by się bardzo intensywnie umierało teraz. Ale jednocześnie jest tyle rzeczy, co do których się nie zgadzam, jeżeli chodzi o design jedynki. Ulala, nie dobrze. Zdążyłem, dobra. Ten padaj w pusto? Coś mi to nie pasuje. Za każdym razem, jak widzę taki pokój, gdzie niby jest pusto, to jest takie. Gdzie jest pułapka? Co tu na mnie czyha? Tutaj już chyba nic nie ma. Za to jest dwóch oponentów. A propos. Wiecie, to jest... Wow!
Zostałem ostrzelony dosłownie. No dobra, daliśmy radę. Skrzynce mamy. Kasztorowy nóż. Kasztorowe rzeczy generalnie są związane z magią. Ja pod magię nie idę, więc... Dzięki, nie dzięki. Duży ten tunel, Jezu. A z drugiej strony jest kamień i za to. Ej, siema. Czemu jesteś taki wytrzymały? Już nie jesteś. Ach. Ciekawe, czy będzie mnie stać po tym tunelu na ulepszenie swojej broni. Przynajmniej do tego plus 9. Przynajmniej jednej z moich broni do plus 9, że tak powiem. Powinno być, ale głowy nie dam. A, dobra. Nie zdążył rzucić, więc nie oberwam. Shatterer, kolejny spell. Kolejne rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują. Ha, ha, ha. Ej, bo ja sam inny miałem. Jakoś człowiek się bardzo mocno przyzwyczaja do tego, że w Elden Ringu jest od zajobu staminy i nie trzeba się nią generalnie przejmować, więc kiedy nadchodzi sytuacja, w której trzeba się nią przejmować, to jest takie... Wait a minute. Hold up. Jak to nie ma staminy? Jak to uderzam w ścianę? Ściana, mój największy przeciwnik. Czy ogrywałem Demon's Souls? Dosłownie może z jakieś 10 minut pograłem, bo moja PS3 była już wtedy na skraju umieralności, że tak to ujmę. Więc nie miałem za bardzo jako takiej możliwości ich ogrania, a PS5, żeby ograć remake z kolei, też nie mam. Mógłbym pewnie emulować oryginał, jakby mi bardzo zależało, ale generalnie to nie ogrywałem Demon's Soulsów i raczej w najbliższej przyszłości nie zamierzam. Może jak dorobi się w końcu PS5 jako tako. Dobra, jesteśmy ku końcu jaskini. I oto największy zbrodniarz wojenny, Krystalian. Krystalianie mają bardzo nieprzyjemne gimiki z sobą związane. Są od cholery odporni na obrażenia. Przynajmniej do czasu, kiedy przebijemy im ich kryształy. Jak już je rozbijemy, to nasze ataki będą wchodziły znacznie lepiej. Mam na myśli znacznie lepiej. I przy okazji praktycznie każdy cios będzie ich wybijał z ich animacji. Więc tak naprawdę jedyne co stanowi problem to przebicie ich początkowego z pancerza. A potem już jest z górki tak naprawdę. Za to ciągle muszę wyskiwać gromady szpaków. Zawsze można zamknąć okno, co może pójść nie tak. Jak wrażenie po 10 minutach? Ciężko. Nie chcę się wypowiadać za bardzo po 10 minutach, no bo... Ile można powiedzieć tak naprawdę o grze po 10 minutach? No, niewiele, zwłaszcza kiedy mowa o tego typu tytule. Fajnie się tak dwoma bije jako pierwszy encounter, o mój Boże. Fajnie się tak bije z kilkunastoma jako pierwszy encounter, to jest dopiero czysta zabawa. Zanim zapytasz, tak, zdarzyło mi się. Ja ważne, że coś mi chciał zaatakować. A może jestem już tylko odrobinę przeważywiony. Czy coś tu jeszcze znajdę? Wydaje mi się, że gdzieś tu jeszcze była jakaś jaskinia, taka nie będąca tą jaskinią prowadzącą na górę. Jak zwykle... Nie mogę sobie za nic w świecie przypomnieć, gdzie ona była. Dobra, tych kolegów tutaj nie chcę ruszać. Oni za to chcą ruszać mnie niestety.
Dobra, to podjedźmy do raju lokali w takim razie od dołu. Z chęcią otworzyłbym mapę, ale niestety jestem w walce na najbliższe 15 lat, więc mi to nie grozi. Nie przejmujcie się takimi debiutami jak otwieranie mapy. O, dziękuję. Bo jeszcze jedna jaskinia jest gdzieś u stóp Rei Lucarii na tym klifie. I będę teraz ją próbował znaleźć. I wydaje mi się, że zrobię wtedy tą jaskinię i na dzisiaj sobie skończymy jak tako. Bo mam jeszcze trochę roboty do wykonania. A wiecie jak to mówią, deadline'y gonią. Czasu mało, zaległości wiele i w ogóle. Gdzie mogła być ta jaskinia? Stąd sobie kluczy nigdy za wiele. Oj, oj mate. To nie jest widok, który chciałem zobaczyć. Ona mnie nie goni, prawda? To nie jest tak, że ona mnie goni. To nie jest tak, że ona zaraz będzie chciała mojej dupy, prawda? Prawda? No, czy jedzie? Nie chcę wracać do Volcano Manor. Pomocy. Ja nie chcę tego robić. Ja naprawdę nie chcę tam wracać. To ostatnia rzecz, na której mi zależy. Słyszę niedźwiadka. Zumbele to skurwysyny mat miniatury. I też w miarę możliwości unikam ich na tyle, na ile to możliwe. Ogólnie nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale jeżeli chodzi o Elden Ringa, to moje pierwsze przejście było bardzo ciekawe. Bo miałem przyzwyczajenia z Dark Soulsów generalnie. Gdzie nie trzeba było jakoś specjalnie inwestować w Vigor i dało się jakoś przechodzić, tak? Czy tutaj czegoś nie powinienem? Nie. Więc z racji tego, że dość szybko znalazłem spell, który wymagał jakieś 68 minut, żeby go rzucać, to stwierdziłem, że nie, no przecież jak takie są wymagania, to trzeba wszystko dawać winta, tak? Doszedłem do endgame'u mając bazowego... bazowy Vigor tak naprawdę. Nawet nie wiecie, jak pieczyłem na to, że wszystko mnie nie sakilowało. I aż mi głupio powiedzieć, że narzekałem wtedy, że to gra jest głupia, a nie, że to jestem głupi. Bo tak z perspektywy czasu to aż głupio się do takich rzeczy przyznawać. Kryształowa jaskinia Akademii. Właśnie, miałem sprawdzić, ile ja mam tych stonów. Dużo. No też powinien być w stanie zrobić sobie Claymora plus 10. To pytanie, czy ja będę chciał Claymora, czy jakiś inny Gatesert. To mnie tak korci, Jezu. Słuchajcie, jeden faith. Smutek. Trzeba przypadki nie mogą być prawdziwe. I mean... Gra nie powinna być balansowana chyba wokół tego, że gracz w ogóle nie będzie inwestował w Vigor. Że nie będzie inwestował w ogóle w Inter, to jak najbardziej. Jezu, co jest? Czy to mój komputer już się pali? Okej, mój komputer się nie pali. Ale tak już z ciekawości zacząłem sprawdzać, czy może przypadkiem się nie przegrzewa. Sprawdziłbym szczerze mówiąc, ale żeby streamować muszę mieć Eldena na full screenie. Ale topowanie z full screenowanych gier jest bardzo niemądrym pomysłem. Tam mam tu czarodziej z Rei Lucarii. Ej, łap! Ej, łap! To trochę peków zużył. Czy ja nie odpoczywałem przy ognisku? Dlaczego ja nie odpoczywałem przy ognisku? Dlaczego ja sobie robię? Będzie fajnie. Nie tylko trzeba się będzie przenieść na GTX 3090. A mi nie wiem. Mi obecnie moja karta graficzna jak najbardziej wystarcza. No oczywiście wiadomo, no nie wszystko będzie chodziło jakoś super. Au.
super płynnie w najwyższych GTA. Posłuchaj mnie. Nie wszystko będzie chodziło w super płynnych najwyższych detalach, ale wciąż jest to raczej bardziej niż mniej wystarczające. Tak naprawdę. Okej, tutaj można spokojnie obejść to miejsce dookoła. I to planuję zrobić zresztą. Tak będzie bezpiecznie, uwierzcie mi. Kolejne stan setki i teraz to chyba tu było. Nie tu? Gdzieś tu jest chyba niewidzialna ściana, tak mi się wydaje. Czy ja mylę pokoje? Może. Może nie tutaj było w takim razie? Chyba większym problem. Już tam pewien. Część to. Czy ja właśnie usłyszałem definicję masochizmu? Czy coś? Chyba stąd to ja przyszedłem, prawda? To zdecydowanie wygląda, jakbym stąd przyszedł. Tak, stąd przyszedłem. Tu były szczury. Okej, czyli na spokojnie. Nie gubiąc się. Wchodziłem tędy, tędy. Pamiętam, że szedłem górą. Wchodnia albo wszędzie. No niby tak, ale jednocześnie nie wiem. Ja zawsze mam tak, że wolę mieć długą rękę zajętą, czy to przez tego, czy to przez jakąś broń, czy przez tarczę. Miałem możliwości. Pierwszy item ahead. A! To? Nie, też nie. Podziwiaj, błąd. Gdzieś tu było? Jest nie, że pamiętam, że gdzieś to była ukryta ścieżka. Oczywiście, że była. Mało. Nie wiem, jakoś ogólnie bardzo lubię system pole sensingu w Elden Ringu. I bardzo się cieszę, że on istnieje. Kryształowa laska, trochę wywalone. A, on za mną szedł. Tak. Nie znoszę, kiedy to się dzieje. Bo kompletnie nie mam pojęcia, kiedy on za mną idzie. Wydawało się, że niby mnie nie widzi w ogóle. I to teraz znowu za mną idzie, tylko... Teraz od tej strony, co? Jep. Siema! Ale ładny bleed. Chyba nic ciekawego nie wytrapił, ale tutaj jest skrzynka. A w skrzynce? Lunark. No, akurat zaraz na bossie się umrze, to będzie z czego się leczyć. Tęskniliście za Kestalionami? To teraz mamy dwóch. Tym razem z innymi broń niż ostatni razem ich widzieliśmy. Realnie moja dobra to byłoby zajęcie się najpierw jednym, potem drugim, na ile to możliwe. Zabierając pod uwagę, z jakimi Kestelianami mamy do czynienia, to wydaje mi się, że mimo wszystko najlepiej najpierw się zająć tym, który ma laskę, a dopiero potem tym, który ma włócznie. Teraz skończyła mi się stamina. No i dobra, pierwszy z głowy. Teraz już kwestia zbicia drugiego pancerza, tak naprawdę.
Masz przez te skakać. Dobra. Kryształy rozbite, więc walka już jest praktycznie wygrana. Tak długo jak atakujemy szybciej niż on, to tej walki dosłownie się nie da przegrać. Po rozbiciu kryształu, jak zostajemy jeden na jednego. Dostajemy krystal release i możemy wejść sobie tędy. Do windy. Witam Regulars 7. Jaki mam level? W tej chwili 62. Jeżeli zakwestionuję, że trochę za wysoko, to po pierwsze byłem w Kaelicy pobawić się ze smokami, po drugie z Rai Lucari zostałem bardzo intensywnie przeniesiony do tego, do Raikarda. Z góry mówię, jeżeli jest pytanie, czy będę chciał robić PvP, to odmawiam. Jestem kompletną szturwą w PvP i nie umiem. W każdym razie, skrzynka w niej. Teda Magica. Kolejne zakręcie, które jest nam kompletnie nieprzydatne. Ale jako tako zebrać nie zaszkodzi. Jeżeli dobrze pamiętam, Teda Magica sprawia, że jeżeli stoimy w obszarze tego zaklęcia, to zadajemy więcej obrażeń magicznych. Co biorąc pod uwagę, że istnieją takie rzeczy jak Kamehameha, to jest jak najbardziej przydatne. A bo to jeszcze tylko wydam sobie dodatkowy poziom Vigor. I na dziś sobie grzecznie i kulturalnie skończymy. Także dzięki wam za przybycie. Wsiadę normalnie planowo, powinno być SNT5. Jeżeli nic się oczywiście nie zmieni. A tak czasem trzymajcie się ciepło. Cześć!